Cześć, w ostatnim materiale obiecałem Wam dzielić się z Wami coraz częściej informacjami związanymi z rynkiem nieruchomości, z naszą sytuacją gospodarczą, jak i polityczną, bo bardzo dużo osób zapomina, jak duży wpływ mają politycy na nasze życie, więc warto uczestniczyć w tym życiu politycznym. Jeśli masz energię, masz ambicje, idź do tej polityki i naprawdę coś zmieniaj, a nie tylko gadajmy. Również będziemy mieli możliwość sprzeciwić się obecnej władzy czy popisowi w niedalekich wyborach parlamentarnych. Wykorzystajmy to. Ale słuchajcie, wracajmy do sedna sprawy. Dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w pewnej sytuacji z udziałem osoby, która nazywa się flipperem, inwestorem, chociaż ja bym tutaj polemizował. Osoba lat naście, która nie potrafiła w ogóle rozmawiać, przedstawić jakiegoś sensownego planu na zakup tej nieruchomości, nie posiadała z sobą draftu umowy przedwstępnej, gotówki, a to jest podstawa przy inwestowaniu, przy dobrym zakupie nieruchomości. Osoby, które działają, to wiedzą, o czym mówię. W ogóle zero umiejętności rozmowy, budowania relacji, tylko można powiedzieć oczekiwanie zejścia z ceny. Słuchajcie, ta sytuacja jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że ten rynek jest rozgrzany. Naprawdę. I coraz gorzej jest, można powiedzieć, kupić jakokolwiek nieruchomość, czy to właśnie, żeby wyremontować te dalej, bo tych osób jest masa. Każdy myśli, że to jest takie proste, jak wstrzyknąć właśnie palcem przed chwilą. Nie, tak to nie wygląda. Załóżmy, ja też nie pozwolę sobie, żeby tego typu osoby nazywały się fliperami, inwestorami, bo one po prostu obrażają ludzi, którzy faktycznie robią dobrą robotę, dają masę energii i doprowadzają nieruchomości do stanu zamieszkania, a nie tylko liczą na łódź szczęścia, bo jakoś może mi się uda, jak 100 osób przegadam, jedna się zgodzi. Tak, były już takie osoby, które właśnie przekonały osobę alkoholika, tak zwanego narkomana, a później z tego wynikły tylko duże problemy i nas się wszystkich rzuca do jednego worka. Ale ta sytuacja właśnie pokazała, że osoba małoletnia, która nie potrafi w żaden sposób też wykorzystać sytuacji, mimo tego nawet jeśli była w stanie przekonać tego klienta do zejścia z ceny, to tak to jemu nic nie da, bo nie jest na to odpowiednio przygotowany. I tego typu osoba, która szkoli takiego kandydata, powinna trochę puknąć się w głowę i co ona w ogóle robi. Ale słuchajcie, przecież wiadomo, o co chodzi. Sztuka jest sztuka, aby kasa się zgadzała, jakoś to będzie. Ja na swojej drodze kariery zawodowej spotkałem masę osób, które po prostu patrzą krótkoterminowo i idą na ilość, aby kasa się zgadzała. Nieważna jest jakość, nieważne to później o mnie mówi, bo przecież oni, co ich to interesuje, oni tutaj nie działają. Dużo osób też ma praktykę taką, że wysyła właśnie tego typu małoletnie osoby i myślą, że w ten sposób jakoś ten temat im wpadnie. Może im wpadnie. A jakim kosztem? Kosztem, można powiedzieć, nas, pośredników, nas, inwestorów, fliperów i tak dalej. I wszyscy później nas rzucają do jednego worka, tak jak dzisiaj właśnie rozmawiam z klientami, których naprawdę ciężko było przekonać, bo cały dzień spędzili i większość osób, która do nich przychodziła, to właśnie tego typu osoby z propozycją zejścia 200 tysięcy złotych. Słuchajcie, jeśli to by było takie proste, to by naprawdę każdy się tym zajmował. To tak właśnie nie działa. Nieruchomości to jest trudny rynek, który wymaga lat doświadczeń i pewnych umiejętności, które zdobywa się poprzez, można powiedzieć, rozwój, a nie poprzez siedzenie na czterech literach i że ktoś tam coś powiedział. Podsumowując ten materiał, naprawdę rynek pod kątem inwestowania w nieruchomości jest rozgrzany do granic możliwości. Coraz więcej osób w przypadku, coraz więcej osób liczących na łódź szczęścia. Ja powtarzałem już dużo wcześniej, że ciężko jest naprawdę teraz się na tym rynku odnaleźć, ale jeśli ktoś myśli, że taki Kowalski zejdzie z ceny 200-300 tysięcy, no to tej grupy się myli, bo wiadomo, każdy ma dostęp do internetu, może sobie sprawdzić ceny ofertowe, a zresztą ja w ostatnim czasie zauważyłem, że dużo osób, można powiedzieć, kontaktuje się z biurem sprzedaży profesjonalnym, doświadczonym, z prośbą o wycenienie nieruchomości. Oczywiście my tego nie robimy za darmo, my to robimy odpłatnie. To robimy na podstawie cen sprzedaży, obecnych trendów na rynku, a nie, że widzi mi się, tak jak niektóre agencje, po prostu wystawiają cenę z kosmosu. Dla mnie profesjonalny pośrednik to jest taka osoba, która przychodzi, przedstawia mi sytuację
realna test na rynku, ile ja mogę uzyskać, plus minus jakieś widełki, ile ja mam czasu i czy to będzie klient kredytowy czy gotówkowy. Dla mnie to jest najważniejsze. I kiedy mają pieniądze na koncie. I ja tak właśnie zostałem traktowany w Wielkiej Brytanii kilka razy. Jeszcze dawaliśmy nieruchomość i na tym właśnie mi zależało, akurat trafiłem na takie osoby, ale to, co się w Polsce dzieje, no to jest po prostu... Zostawiam to bez komentarza. Możliwe, że ten rynek się ureguluje. Tak to wygląda. Jeśli chodzi właśnie o tę dzisiejszą sytuację, to do wszystkich młodych osób, słuchajcie, to, że ktoś wam mówi, że faktycznie to się sprawdzi, to tak nie działa do końca, bo sytuacja jeszcze 3 lata temu, a dzisiaj to zupełnie są dwa odmienne światy. Jeszcze 3 lata temu mieliście możliwość wejść na ten rynek jak najbardziej. Teraz też macie, ale nie takimi sposobami. Naprawdę najpierw trzeba zdobyć trochę wiedzy, umiejętności, taktu i później można coś działać, a nie dawajcie się w ten sposób omamić, że wszyscy mogą i tak dalej. Nie, to jest główna prawda. Jeśli masz 1,60 m, nie będziesz grał w NBA. To jest normalne. Jeśli nie potrafisz rozmawiać z drugim człowiekiem, nie jesteś osobą komunikatywną, no to niestety, no to nie będziesz zarabiał, można powiedzieć, na handlu. To jest podstawa. I ja się dziwię, jak łatwo ludziom można wszystko wciskać. Jednak naiwność i chciwość to są najstarsze metody na zarabianie pieniędzy. I nie bądź osobą, która trafi akurat w ten schemat działania, bo niestety zdemotywujesz się, wypalisz energetycznie i stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie. A może się okazać, że jesteś fajnym diamentem, który można oszlifować, tak? Ale trafisz na nieodpowiednie osoby. Dlatego warto czasami, warto, w ogóle warto zacząć od podstaw, można powiedzieć, nieruchomości, czyli w ogóle zacząć uczyć się, jak je sprzedawać, co to jest, można powiedzieć, spółdzielcze własnościowe, co to jest odrębna własność, co to jest, można powiedzieć, budynek, lokal, działka i tak dalej, jakie dokumenty są potrzebne, a nie można powiedzieć na ura bura, bo naprawdę zdemotywuje się, a czas, można powiedzieć, czas opóźnienie cofniesz. I tego typu osoby, ci szkoleniowcy, naprawdę mam nadzieję, że szybciej znikną z tego rynku, niż się pojawili, bo naprawdę robicie złą robotę i jest jeszcze masa osób, które wykorzystują tego typu małoletnich, gwarantując im super stopę wzrostu. Trzymajcie się, cześć.